Witajcie. Wtorkowe karierowe tematy. Przy okazji zapomniałem układu samochodu, więc korzystam. Jaka jest najgorsza rzecz w poszukiwaniu pracy? Często to pytanie widzę, przewijające się. Albo może inaczej. Bardzo dużo ludzi nie cierpi szukania pracy. Jest ono źródłem stresu, frustracji, niepokoju i tak dalej. I stąd też pomysł na to nagranie i odpowiedzenie na pytanie, moim zdaniem oczywiście, co jest najgorszą rzeczą w poszukiwaniu pracy i jak można uciec troszkę przed tym niemiłym, tymi wszystkimi negatywnymi elementami, które się z tym wiążą. I najgorsze, może inaczej, podejdźmy do tego w ten sposób. Dlaczego szukamy pracy? Tak naprawdę, jakbyśmy to mieli sprowadzić do korzeni, to są dwa powody, dlaczego to robimy. Jeden, bo chcemy. Dwa, bo musimy. Proste i logiczne, tak mi się przynajmniej wydaje. Pomijam oczywiście element od razu, kiedy chcemy szukać pracy, bo to daje nam komfort. Takie poszukiwanie, kiedy robimy to na naszych warunkach, jest poszukiwaniem, przepraszam, sięgnę tylko po te okulary, jest poszukiwaniem pożądanym, jest poszukiwaniem, nad którym mamy kontrolę i które jesteśmy w stanie przeprowadzić na własnych warunkach. Natomiast sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do poszukiwania pracy, z automatu jest sytuacją negatywną, jest sytuacją, która najczęściej spotyka nas niespodziewanie, no bo bardzo często żyjemy w takiej banieczce naszej małej, której nie widzimy i która polega na tym, że zakładamy, że praca, którą mamy, wystarczy nam na lata, że jakoś to będzie, że nic się nie zmieni, że firma pozostanie taka sama i że tak naprawdę będziemy sobie w spokoju pracować. Nie mówię, że tak nie jest, bo oczywiście są sytuacje, kiedy to działa i sam znam ludzi, którzy pracują w jednej firmie po kilkanaście lat. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystko zaczyna się na etapie projektowania, czy też planowania, czy zastanawiania się nad tym, co chciałbym i czego chcę od życia. Jeżeli mam taki plan w głowie, to w momencie, kiedy tracę pracę z przyczyn dla mnie niezależnych, ten stres nie jest tak duży, ponieważ wiem, co powinienem dalej zrobić. I myślę, że każdy z nas powinien tak naprawdę wiedzieć, co chce robić, jeżeli straci pracę. I od tego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o kontrolę, czy też przejęcie, jak gdyby, no, przejęcie kontroli nad sytuacjami, które wiążą się ze stratą pracy. Jeżeli wiemy, co chcę robić dalej, wiemy, co chcę robić jako zawodowo, to ten strach i te elementy stresujące nie będą takie duże. Bo nawet jeżeli dzisiaj albo jutro dowiem się, że tracę pracę, to jestem spokojny, bo mam plan polegający na tym, że zrobię A, B i C, jeżeli by coś takiego się przydarzyło. Z mojego doświadczenia dwie, może trzy rzeczy, które mogę doradzić. Warto co jakiś czas zerknąć na swoje CV i porównać je z tym, co w tym momencie pokazują chociażby w artykułach. Najlepsze CV, jakie widziałem i tak dalej. Takie coś pojawia się bardzo regularnie. Drugi element to trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o swój LinkedIn, czyli aktualizować go po prostu. I to nie tylko o to, moją pozycję aktualną, ale o to, co robię na tej pozycji. Tak, żeby tam coś się działo, żeby to nie było tylko martwe i aktualizowało się tylko wyłącznie wtedy, kiedy szukam pracy. Bo kiedy aktywizujemy się na LinkedIn w momencie, kiedy szukamy pracy, to widać, że jesteśmy w pozycji, w której jak gdyby praca jest nam bardzo potrzebna, a nie my jesteśmy potrzebni pracy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale warto mieć tą wartość negocjacyjną jak gdyby zawsze po swojej stronie, bo jeżeli ktoś nas chce, to my możemy wynegocjować lepsze warunki po prostu. Nie komplikując tego już dużo bardziej. Musimy być przygotowani po prostu na wszystko, tak jak na inne elementy w życiu, tak i na to, że pracy może nie być i co wtedy zrobić. Więc tym kierujmy się, żeby to poszukiwanie pracy nie było czymś no po prostu niefajnym, stresującym i nieprzyjemnym. Tyle ode mnie, wtorkowo, karierowo. Dziękuję ślicznie za to, że oglądacie. Mam nadzieję, że podobało się. Zachęcam do polubienia, jeżeli tak było. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące kariery, są komentarze, chętnie odpowiem. Jeżeli znacie kogoś, komu może się to przydać, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie. A póki co tyle. Udanego wtorku. Hej!